Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy jabłecznik orkiszowy na ksylitolu. Potrzebować będziemy pół kilograma mąki orkiszowej, 20 deko masła, 3 żółtka, 2 łyżki kwaśnej śmietany, 4 łyżki ksylitolu, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. I tutaj mam przygotowane jabłka. 1,5 kg jabłek obrałam, zetarłam na dużych oczkach. Dołożyłam 1/3 szklanki wody, 4 łyżki ksylitolu, pół łyżeczki cynamonu i to zagotowałam i ostudziłam. Tu już mamy przygotowane jabłka, a teraz zrobimy ciasto. Do ciasta dodamy szczyptę soli i ja masło opruszam mąką, tarło również i masło ścieram do mąki na tarwę o dużych oczkach. Jest to troszeczkę inny jabłecznik, bardziej dietetyczny, ponieważ mąka orkiszowa jest zdrowsza, nie zawiera glutenu tyle, więc jabłecznik jest, powiedzmy, że dietetyczny. Oraz na cukier. Cukier jest ksylitol. Ksylitol również jest zdrowszy od normalnego cukru. I tu już mamy masło starte. Ciasto wyrobimy. Dołożymy śmietanę, żółtka, ksylitol i proszek do pieczenia. I należy składniki ciasta połączyć i damy do lodówki, a większą część ciasta, a mniejszą zamrozimy. I później na wierzch zetrzemy. Ciasto w lodówce zostawimy na pół godziny. Jeżeli lubimy bardziej słodkie ciasta, to można sobie cukier zwiększyć. I ja nie jem za słodkich ciast, więc u mnie ciasta moje są, powiedzmy, średnio słodkie. Ale jeżeli ktoś lubi, to można dać więcej cukru. Tak, ciasto już mam wyrobione. Wygląda ciasto na jabłecznik, ciasto orkiszowe, kruche ciasto orkiszowe. Wędruję do lodówki. No, ciasto schłodziłam, wyłożyłam formę, którą miałam wysmarowaną masłem. Mniejszą część ciasta miałam w zamrażarce. Teraz na ciasto wykładamy jabłka. A na nie zetrzemy ciasto z zamrażarki.
I tak przygotowany jabłecznik z mąki orkiszowej będziemy piekli 50 minut w 170 stopniach. Ciasto wędruje do piekarnika. I tak oto jabłecznik na ksylitolu mamy upieczony. Jest on bardzo gorący. Zawsze ciasto, ja zawsze powtarzam, że ciasto musi ostygnąć. No ale ja chciałam pokazać, jak wygląda jabłecznik na ksylitolu. Może pokażę bardziej w formie, bo jest bardziej widoczny. No a tutaj troszeczkę mam. O, tak to wygląda jabłecznik orkiszowy na ksylitolu. Jeżeli Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Jabłecznik orkiszowy na ksylitolu.